8 Liga Mistrzów. Jeśli szukasz super ambitnych treści dla trzeźwo myślących, to sorry, ale my tu mamy raczej super ambitne treści, ale dla nietrzeźwo myślących, bo to magazyn o 8 Lidze Mistrzów, czyli piłkarskich rozgrywkach, w których grają najlepsi zawodnicy, którzy strzelają najładniejsze gole. Ja pierdolę! To tu mamy najlepszych arbitrów. Jaki jest czas, panie sędzio? Europejski. A, dobrze! I najlepszych, zawsze służących dobrą radą trenerów. Ej, załóż, no i się połóż! Czyli jednak... Chodź tak wygodnie! Raz, dwa. Nic nie działa? Świetnie, to zaczynamy! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. A nasze piłkarskie safari rozpoczynamy od wizyty na meczach drużyn, które wymiatały na ubiegłorocznych kartofiskowych mistrzostwach świata w udawaniu gry w piłkę w Gniewkowie. Na samym pierw słynny LZS Chojnow, w której gra prawdziwy Ronaldo. Dawaj, Ronaldo! Dawaj! O! Czy to było twoje firmowe zagranie? Nie, firmowe było jakby nie było piłkę. Na mistrzostwach zajęli bardzo wysokie miejsce przedostatnie, a w nagrodę dołączyli do jednej z najlepszych lig na świecie, powiatowej ligi LZS w Rawiczu. Musieliśmy być na pierwszym historycznym meczu. Spodziewamy się dobrego meczu, zwycięstwa, trzeba dobrze rozpocząć sezon. Historyczny mecz to i historyczny przeciwnik. Prawdziwi gladiatorzy LZS Słupia Kapitulna. Druga drużyna, taka ciekawostka, ma ksywę Rzym, także gramy za AS Roma dzisiaj. Dlaczego mają taką ksywę? No bo jak się przedstawiali zawsze skąd są, to mówili, że Jorzym jest ze Słupi. Jorzym był, Jorzym poszedł. No i są Rzymianie teraz. Co za meczycho! Chojno kontra Polska AS Roma, to trzeba było zobaczyć na własne oczy. Przez takie ciemne okulary będziesz coś widział w ogóle? Nic nie widzę. Jak tam losowania? Po to w nich chodzi, żeby nic w nich nie było widać. Tu musiały być i były wielkie emocje od samego początku. Prawdziwa walka, cios za cios. Gdy jedni starali się zaskoczyć przeciwnika źle wybitym autem, drugim udało się wypierdolić piłkę w kukurydzę. Energii trochę w to włóż! Brawo! No niestety, pech chciał, że udało się ją znaleźć. Ale wtedy przyszła kolej na nowoczesne rozwiązania taktyczne. Ej, panie, jak gościu może mieć wokół siebie 10 metrów kwadratowych miejsca w polu karnym? No kurwa! Powinien mieć za 20 metrów wolnego, nie? No. Szybkie korekty i już można było wyciągać piłkę z siatki. Ja pierdolę! Ba, i to nie raz! Do przerwy LZS Chojno dostawało w dupala 0-3. I powoli można już było zaczynać myśleć o przyszłości. Oczywiście zgodnej z głównym klubowym motto. Czy wygramy, czy przegramy, to i tak się ten... No, pijemy. Sukces czy porażka po meczu i tak będzie flaszka. Ile goli pan widział? Żadnego. Żadnego nie widziałeś? A w drugiej połowie też było czego nie oglądać. LZS Chojno tracił kolejne gole. Szybko jak kartofliska zasięgi. O kurwa, jeszcze? Ale co by nie mówić, to przedmeczowe założenia zostały zrealizowane co najmniej na 35 albo nawet 40%. Miało być na zero z tyłu, to chociaż z przodu jest. No. Ale z przodu jest na zero, to jest stabilnie. Czy w jakimś tam procencie plan zrealizowany? Zrealizowany, no oczywiście, że tak. A pamiętacie to staropolskie powiedzenie, że od porażki 0-6 w debiucie to nikt się jeszcze nie zesrał? No właśnie! Mundial 20. Hiszpania przegrała pierwszy mecz ze Szwajcarią 1-0. No. No mistrzostwo świata zdobyli, no więc proste. A Argentyna z Arabią, my szukamy w 20, a w 22 to samo się stało. Na luzie panowie, nasza liga jest.
A przed nami już kolejni Wypierdalacticos. Wielkie, wypierdziaste mecze to ich specjalność. Już na Mistrzostwach Świata start z Szczawin, bo o nich mowa, trafił do grupy śmierci z Huraganem Uszczyn, Odlewem Poznań i Zimnym Lechem Liszkowo. A w ósmej lidze łódzkiej też nie mają łatwo. Święta Wojna, czyli wielkie derby gminy z LKS-em Dąbrówka, to już klasyka polskiego futbolu. Nienawidzicie się, nie? Bardzo. Patrzeć na siebie nie możecie w ogóle. To starcie zapowiadało się tak pysznie, że nie tylko trybuny pękały w szwach jak moje spodnie po obiedzie, ale i do drzewa na wysokości środka boiska zleciały się chyba wszystkie szerszenie z całej okolicy. Ja tam się nie znam, no ale chyba rzeczywiście to są szerszenie, no. Słuchajcie, coś szerszenie jakie są, nie? A wiesz co, nie wiem. Jak nie wiesz? Szerszenie? A wiecie, są szerszenie? Tu. O. W tym drzewie są szerszenie. Już nawet nie wiedziałem. No ciekawe, kto tu kogo urządli. A goście z Dąbrówki zebrali podobno skład marzeń. Bo ostatni raz 4 lata temu grałem. Od 10 do wczoraj do godziny 23. Prezes, z którym byłem pokłócony, do mnie dzwoni. Dzień dobry, Marcinku. Czy jutro dałoby radę zagrać? Mówię, dobra, podaję numer PESEL. No i jestem. Czyli składu nie macie w ogóle? Czyli składu nie ma. Powiedzieć, że to spotkanie nie zawiodło, to jakby nie powiedzieć nic. O kurde. Sami piłkarze nie mogli wejść z zachwytu nad tym, jakim piłka pięknie latała. Kurwa, to naleci. To zdecydowanie było widowisko godne czekających po meczu obchodów święta plonów i ziemniaka. A na głównego kandydata do tytułu MVP wyrastał jeden z zawodników zespołu gości. Najbardziej publiczności przypadło do gustu jego godne największych mistrzów boksu uzębienie. Zawodnik Soku to jest zawodnik Dąbrówki, tak? Tak. Pytanie brzmi... Czy Soku ma więcej zębów czy lat? Nie, wstawił sobie nowe podobno. Taką plotkę słyszałem. A wynik? No bez jaj! Przecież wszyscy dobrze wiedzieli, jaki będzie. W ostatnich 3 derbach 3 razy było 4-3 dla Dąbrówki. Jakie ostatnie wyniki były? 4-3, 3 razy z rzędu Dąbrówka Niebiescy wygrali. No i to nie jest ustawiane, tak? No niestety nie. No i rzeczywiście, no bez jaj! Patrz! Ja pierdolę! Bez jaj zostaliby ci, którzy daliby je sobie odciąć, gdyby padł wynik inny niż 4-3. Start Szczawin ojebał bowiem rywali 3-2, a cenne punkty pozwoliły drużynie po rundzie jesiennej zająć wysokie, przedostatnie miejsce w tabeli. Ciekawe, czy kurwa zgadniecie, kto jest na ostatnim. Pora na kolejne historyczne meczycho przez duże M. W Siemianowicach Śląskich rozegrano klasyczne starcie dwójki z trójką. Czy to są największe derby w historii Siemianowic Śląskich? Nowożytnej historii na pewno tak. Siemianowiczanka 3, Siemianowice Śląskie kontra Siemianowiczanka 2, Siemianowice Śląskie. To mecz ligowy w ramach katowickiej Ligi 8. Najwierniejsi fani dwójki ostrzyli sobie zęby na to spotkanie już od dłuższego czasu. Dwójka zawsze w sercu, nie? Nie, w dupie. Wyjątkowy mecz, wyjątkowa sceneria. Zamiast gry na oklepanym stadionie głównym zespołom łaskawie pozwolono skorzystać z malowniczego, bocznego boiska treningowego. Czy można było jeszcze bardziej podnieść prestiż tego derbowego meczu przyjaźni? No ni chuja! Nic więc dziwnego, że licznie zgromadzona publiczność nie mogła wręcz oderwać wzroku od boiska, choćby na chwilę. O kurde! Panowie zauważyli gola? Tak. A kogo ten gol? Dla trójki. Dla trójki. My to nie obserwujemy. No właśnie nie bardzo, bo dla dwójki. No dla dwójki, no to co kłamiesz? A to jeszcze nie koniec zaskoczeń. Proszę tylko zobaczyć, co zrobił Stasio. O, Stasio. O kurwa, Stasio to potrafi. A nie, Stasio bronił. A, Stasio bronił, czyli Stasio nie potrafi. Nie zaskoczył natomiast wynik. Dwójka, jak to zazwyczaj bywa, okazała się silniejsza. I wygrała 5-0. O kurwa, znowu.
Chcecie na koniec prawdziwej Brazyliany? No to proszę bardzo! Kurwa, ale zagrałem! Ja pierdolę! Jesteśmy już na meczu klasy C, czyli 9. ligi w Czekanowie, gdzie gra najbardziej brazylijska drużyna poza Brazylią. KS Brazyl Czekanów! Tak brazylijskiej atmosfery jak na Pele Arena w Czekanowie to nie ma nawet w stolicy Brazylii, Buenos Aires. Działa pani kiedyś oprawę na C-klasie? Dla mnie C-klasa to przede wszystkim oprawa. Tylko to się liczy w C-klasie. Nic więc dziwnego, że na tym historycznym meczu były trzy. Historycznym, bo po raz ostatni w barwach Brazylii zagrał Seba. Dzięki za wszystko! Hej Seba, dzięki za wszystko! Takiego pożegnania to nie miał nawet Figo, jak przechodził z Barcelony do Realu. Polska Brazylia przegrała ten mecz 2-4. Ale uwaga, bo już niedługo będą wszystko wygrywać. Wyciekły bowiem taśmy z analizą porażek. No bo śpiewają żółto-zielone, to barwy niezwyciężone, a zawodnicy mają stroje żółto-niebieskie. Może powinni pożyczyć spodenki od drugiej drużyny, żeby się zgadzało, bo tak to nie bałej co. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Grywa, taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.